Witam wszystkich w niedzielę. No i co? Kolejny lot przed nami. Dzisiaj mamy lot z miejscowości Oleśnica. Jest to pierwszy lot już powyżej 300 km. Jest to lot już do, oczywiście do GMP. Gołąbki puszczone z Oleśnicy o godzinie 8:00. Odejście bardzo fajne, na trasie warunki też można powiedzieć, że w miarę dobre, tylko że bardzo, bardzo mocno w miarę nam tu wieje. Także zapowiada się lot dość szybki, może nie bardzo szybki. Może być prędkość nawet pod 1000, mi się na 700-800. Z tego co mi się wydaje, potem wietrze. Także prawdopodobnie gołąbki będą nam dzisiaj zawijały. Na pierwszym kilometrażu jednak to nie jest takie dość ciekawe, takie odbijanie w takich lotach wiecznych. Ale zobaczymy, jak sobie gąbki dadzą radę skorygować ten lot swój. Może być tak, że będą wracały od tyłu i na dalszych kilometrażach będą mieć nawet gołębie wcześniej niż ja nawet na pierwszym. No ale mam nadzieję, że taka czarna wersja, jak przedstawiam, się nie sprawdzi i jakoś sobie jednak dadzą radę. Ale zobaczymy, co tu dużo mówić. No. Kolejny już lot taki ogólnie, co roku takie loty zawsze występują, no i na to żadnego wpływu nie mamy. Gołąbki muszą dawać sobie radę i w takich warunkach. 62 sztuki zakoszowane, jedna sztuka została w domu, a jedna sztuka gdzieś się zapodziała, nie mam pojęcia, czy na koszowaniu coś umknęło nam, czy po prostu na treningach albo na oblocie koło domu jedna samiczka mi zginęła. Mówi się trudno, tak to już jest niestety. Z oddziału poszło gołębich 5-600, coś koło tego jakoś tak, także pula bardzo fajna. Koeficjenty zaszło się od 0,20, także jest dobrze. Oby jak najdłużej taką ilość nam utrzymać, to byłoby naprawdę super. Dzisiaj mi kolega poruszył kamerkę, taką GoPro, jak widzicie, i próbuję dzisiaj na niej coś zakręcić, przynajmniej ten moment, jak gołębi jeszcze nie ma i takie właśnie jak w tej chwili, i później w środku prawdopodobnie też ją nakręcę, a przylot pewnie już nakręcę tą swoją starą kamerą, która niestety, ale pomału coś mi się kończy z tego co widać, także będę musiał sprzęt pewnie zmienić. No i w tej chwili właśnie szukam czegoś odpowiedniego do kręcenia takich filmików. Jeśli tam koledzy macie jakieś swoje pewne tematy w takich kamerkach, takiego typu rzeczach, to piszcie mi w komentarzach, jestem bardzo ciekawy waszej opinii, co byście polecali do kręcenia właśnie przylotów gołąbków. No bo wiecie, no GoPro jest fajna sprawa, no ale jak mam na gimbalu, to nie mogę do góry podnieść, także lotu na pewno gołębi nie da się nagrać. No i nie ma zoomu, no nie, to jest kolejny taki minus w tych kamerkach. No, ale coś za to jest fajna jakość. Także zobaczymy, jak to uda nam się dzisiaj ten filmik zmontować. Mam nadzieję, że będzie co montować, lot będzie udany. Słonko już wyszło, praktycznie lało całą noc. Rano, piąta, wstałem, już lało, no cały czas lało do godziny dosłownie 10 chyba. No a teraz już widzę, się robi coraz to cieplej, temperatura w górę idzie i gąbki tą temperaturę i tą pogodę nam niosą na to wychodź, bo to tam mają warunki idealne na całej trasie, tylko że wiecznie, no nie? Także mam nadzieję, że będzie co pokazywać. No to na razie, pozdrawiam. Wychodzi, że mamy pierwszego gąbka, nawet chyba trzy. No to pewnie będą krążyły sobie. Na zegarku mam za 12:11. No nie za bardzo mu się śpieszy z lądowaniem. Może teraz. Nie, jedna sztuka chyba jest. Jedna sztuka, bo tamte dwa gołąbki to były takiego tej sąsiada, który chowa gołębie. No i zawsze są praktycznie puszczone na okrągło, także
z moimi się. No jest, siada, jedna sztuka. Na razie wygląda to bardzo, bardzo słabo. Niestety. No, jeszcze tego brakowało. Niby z kierunku. Jedyne pociążenie, że niby z kierunku. No ale to powinna grupka nadlecieć. No nie, czekamy dalej, co się wydarzy. A posypałem się nawet nieźle. Może, że nie będzie. Teraz leciała cała grupka z kierunku jeszcze. Dziwne. A jeszcze jeden. Może moja czarna wersja się nie sprawdzi. Ojejku. No ale to nie zmienia faktu, że takie loty to jednak zawsze loteria. Popatrzymy sobie na zegar. Ile ich tu jest? 29 sztuk, 11.06. Czyli prawie połowa, jakby połowa chciała wejść, no to byłbym naprawdę zadowolony. Czy się uda? Zobaczymy, może już dzisiaj nad wieczorem. Kolega już rachmistrz opanował nasz nowy program. Także myślę, że teraz będzie już to liczenie wychodziło mu coraz to lepiej i wyniki będą w miarę szybko. Minęło 3 minuty i są dwa. No niestety duża przerwa. To jest sporo w takim locie, 3 minuty. Ajejku, jejku. Wieje teraz dość konkretnie. Widać po gałęziach. No, takie loty to chyba raczej nikt nie lubi. Niestety ciężko te gołębie jakoś to mądrze przygotować, żeby te gołębie faktycznie w szpice siadały. Co oczywiście wątpię, żeby gdzieś szpica była. Ten pierwszy może gdzieś tam będzie wysoko. Mam nadzieję, ale już pewnie reszta się nie złapią u góry listy konkursowej. No, obym to źle wróżył oczywiście, bo to wszystko się może zdarzyć jeszcze, jeszcze nikt nie dzwonił, także zobaczymy. No, pierwsze gołębniki mają to do siebie, że gołębie jednak przy dużym wietrze mają problemy z korygowaniem tego swojego lotu. No, ale co zrobić? Bawimy się dalej. Czekamy na kolejne. A i po chwilce jest 3, 4. Niby z kierunku, no niby z kierunku, no ale. No, ciężko cokolwiek powiedzieć. Tamten jeden był obcy jednak. No tak. Opcje poleciał, wystraszył go. No wchodź. Ląduje dwie sztuki. No i te opcje znowu zaleciał do mnie. Te szyki tej psuje. Ciężko mu się do domu zebrać. Najgorsze jest to w takich lotach, że w takich lotach to często można sobie skupić bardzo fajne lotniki, naprawdę. Nieraz gołąbki mogą pójść, leci, ale kurde, mało skrzydeł mnie połamie. Siada kolejny. Ja pójdę co za daleko sobie. A jest przerwany typowo na szybkość, to później ma pod mocny wiatr wracać. No i takie gołąbki nieraz po prostu nie dają rady później po ten wiatr. Szczególnie ma wiać dzisiaj cały dzień. No i później są sygnały z Ukrainy czy skądś tam, że wylądowały gołębie z Podkarpacia na przykład. No i ciężko, ciężko im schodzić na dół. Aj. Ten obcy jeszcze krąży nade mną. Ej. Zawsze coś się musi. No i poleciał sobie na dalsze koło. Ech.
czy jest sens na niego w ogóle czekać, bo w górę poszły we dwóch. Może teraz. No jest. No i wracają, gdy od tyłu widzę już, teraz dokładnie widać jest. Temu się u mnie spodobało. A ktoś w domu na niego czeka. Dobra, idę go przegonić, bo w końcu mi to wejdzie i temat niepotrzebny. Jeszcze konkurs może złapać. Jak na razie lot bez sensu, no ale co zrobić. Można było nie krakać. O, idzie. Kurde. Cztery sztuki. Dwie po jeden hastej, w sumie chyba jest 16 albo 15, jakoś tak. No ogólnie według mnie to jest lipa, mi się wydaje. Wyłączyłem kamerkę niepotrzebnie, bo w tym momencie kolejny lądował. Wszystko już wraca od tyłu, niestety. Ładnie się sypią, no ale tak. Nie ukrywam, że nie jestem zadowolony, bo to jednak. No jednak co zrobić? No, wiatr rozdaje karty. No. Mam nadzieję, że na listach to źle nie będzie wyglądało. No bo może być różnie. Może być i nawet i po konkursie. Mogą sekcje ostatnie już mieć po 30% nabite z takiego lotu. Plus to 3-4 siada kolejne. Jedyny plus to jest taki, że się zlatują, że nie ma dużych przerw. No, jak tak przewiało jej, poszły dalej. Tak obserwuję, jak lecą w gołębie. Niektóre lecą nad samymi domami bardzo, bardzo szybko, a niektóre dosłownie nawet ich nie widać. Także dzisiaj obierają różne techniki gołąbki lotu. Zobaczymy. Niby komentuję, nawet nie wiem jak tam będzie mnie dzisiaj słychać, bo to wieje dość mocno, że może być tylko jeden szum. Mam nadzieję, że coś tam mnie słychać. Się wydaje, jednak zoomu nie będzie miało, także troszkę to będzie inaczej wyglądać, ale spróbujemy. Ale wieje. Wieje dość konkretnie. Kurde. Dobra, zobaczymy. Do środka. Na zegarze w tej chwili mamy ile sztuk? Mamy sztuk 40, 11, 13. No nieźle, chyba nie jest tak samo źle. Dobrze się fajnie ściągają. Aby tylko nie było.
ruszanie z lekka oczywiście, to wiadome. Ale troszkę je posegregujemy. A będzie to bez historii większej. Albo i z historią można powiedzieć dla niektórych, no bo pewnie niektórzy będą wspominali na pewno dobrze, no szczególnie ci co mają na końcu głębniki, bo wiedzą, że mają tak daleko, a mieli pierwsze niż na pierwszych, no nie, kilometraże. Będą i na pewno takie opinie. Kompletowane widzę. Nawet dzisiaj mało widzę, walczą. Pierwsze nerwy już puściły. Przy pierwszym losie troszkę było zamieszanie oczywiście. Nie mogły sobie przypomnieć swoich celek. Ale teraz widzę już jest to coraz lepiej wygląda. Na tygodniu był czwartek. W czwartek był trening wywózka. Jeść w dzień koszowania ryżu, pady, konopi, troszkę słonecznika, troszkę super diety. Takie jest u mnie karmienie, jedno karmienie. Zależy kiedy koszowanie jest. Jeśli koszowanie jest późno, to karmię troszkę później. Jeśli jest wcześno, karmię wcześniej. Ale zawsze staram się, żeby gołąbki w kosza były puste po prostu, żeby nie miały pełnego wola. Niektórzy chwalą takie postępowanie, oczywiście niektórzy nie chwalą, no ale każdy robi jak uważa. Ilu hodowców, tylu wersji. Moja wersja jest taka jak mówię. Za chwilę nagram urywek z suplementami, które dostałem niedawno od kolegi Marcina Pieteckiego, którego pozdrawiam serdecznie. No i zaraz pokażemy dokładnie jakie te produkty w tej chwili mam, bo tam wymiana była, bo teraz wszystko jest w jednej torbie, to co podawałem. Także tam lekka zamieszanie było, tam koledzy twierdzili, że dostałem co innego. Reszta kolegów, hodowców, ale nie, koledzy, po prostu ja miałem je wcześniej zamówione. Wtedy jeszcze Marcin nie miał ich przepakowanych do jednego woreczka. Także w tej chwili jest wszystko tak samo jak i u was. Także bądźcie spokojni, wszystko jest ok. O, i tu są te produkty, co narobiły takie troszkę zamieszania. To jest ten produkt, koledzy, Force. Tu jest właśnie, tutaj są te trzy puszki, które właśnie pokazywałem. To są te trzy puszeczki właśnie, o te. I one są właśnie w tym jednym opakowaniu, w tym. Także koledzy, wszystko jest ok. Ja te puszki już miałem sporo wcześniej, tak jak mówiłem. To jest jeden zestaw. Drugi zestawik to jest musli. To jest białeczko o smaku waniliowym, jak widzicie. I tu jest regeren. To się stosuje zaraz po locie, dzisiaj to właśnie dostały. Także to jest cały na tą chwilę gama produktów od kolegi Marcina, którą ja podaję w tym roku. No, ale oczywiście mówię, że też daję jeszcze inne rzeczy, które już nieraz wymieniałem. Kilka mam takich, które mam sprawdzone i dalej je stosuję, no nie? Także na razie nie mam zamiaru ich z mojej rozpiski, jak to powiedzieć, wyrzucać. No i tak, koledzy.
gołąbki już widać się troszkę uspokoiły. Minęło od pierwszego gołębia 30 minut. Już jest troszkę atmosfera lepsza. Dzisiaj samce widzę fajnie trafiły do swoich celek. Oczywiście bandyta jeden jest zamknięty, bo dalej dokazuje. Samok jest drugi, też bandzior, też dokazuje. Ale już sobie ich przepilnowałem wcześniej, żeby nie robili mi tej dymu na gołębniku. No i tak. Koledzy, takie na koniec mam dla was wyjaśnienie, bo tam jest sporo tych komentarzy. Ja się staram oczywiście, jak tylko mam czas, odpisywać. Nie zawsze wiadomo, z tym czasem różnie bywa. Jak się ma, to się i pisze. Ale mam taką prośbę dla niektórych, co komentują te moje filmiki. Koledzy, abyście oglądali moje filmiki faktycznie, a nie tylko urywki, wybrane momenty, to byście znali bardzo dużo odpowiedzi na te moje pytania. No bo ja tak czytam po 3-4 razy jedno i to samo, jedno i to samo, jedno i to samo. No po prostu, no sorry, no ale nie chce mi się pisać stale jednego i tego samego. No wystarczyłoby tylko po prostu trochę chęci. To jest samiczka. Filmik sobie oglądnąć, jeden czy drugi, w którym jest tytuł, że mówię o przygotowaniu młodych, mówię o wdowieństwie, mówię o tym, mówię o tamtym. Tylko posłuchać, oglądnąć, no i macie odpowiedzi mówione, no nie, a nie pisane, no. Nad każdym pisaniem, wiadomo, chwilę schodzi. Trzeba mieć na to czas. A ja mam teraz czasu coraz to mniej, bo teraz mam dużo roboty, wiadomo, przy gołębiach. Innych rzeczach. Sklep też prowadzę, by nie było, pracuję, także no mam 16 godzin praktycznie dość konkretnie zarobione, no nie? Także nie piszcie mi komentarzy takich, na które są odpowiedzi, naprawdę, bo naprawdę bardzo dużo jest takich komentarzy, no nie? Jeśli będę miał czas, to będę pisał oczywiście i na takie po raz kolejny pytanie, odpowiedź, no ale to się mija moim zdaniem z celu, bo myślę, że lepiej to wytłumaczyłem na filmie niż napiszę. Oczywiście jak mam czas, to odbieram telefony, no ale to wiadomo, jak to z telefonami jest, no. Wiadomo, jak się nieraz tak nałoży, że mam jakąś robotę pilną przy gołębiach, czy w sklepie, czy stoję w hurtowni, w kolejce na towary, a mi tu dzwoni po 4 razy komórka w ciągu minuty, znaczy, że nie mogę odebrać, no i nie odbieram, ale później zawsze staram się odzwonić, jak mam tylko czas. Staram się, nie zrażajcie, po prostu, że nie chcę odbierać czy coś, tylko po prostu ja mam też, jak to powiedzieć, swoje wiadome życie, kurde, i muszę się, wiadomo, niektórych spraw trzymać, żeby wszystko było jak należy. Także na razie byłoby tyle chyba, no co tu dużo więcej dzisiaj o tym locie powiedzieć, no. Kolega ten jeden do mnie dzwoni, mówi, że będę miał ponoć dobrze, no według jego będzie dobrze, no bo on mieszka dalej i mu głębiej mówi, szuje ode mnie z kierunku. O, już dzwoni kolejny telefon. Kolega Artur dzwoni, ale to za chwileczkę dobierzemy. No, jest kolejny gołąb, widzę. Siad też teraz. Na zegarze mamy w tej chwili 47 sztuk, 11:29. No chyba nie jest źle, no. Oby tylko wszystkie dzisiaj w miarę wróciły, bo straty z takich lotów, no to jest najgorsza rzecz, co się może przydarzyć, bo to nie jest ani lot ciężki, ani co, po prostu jest lot trudny. Trudny jest dla gołębi, bo gołębie, no niestety, ale lecą bardzo szybko, lecą często w grupkach, lubią się zapatrzyć na chwilkę, miną dom, polecą dalej, no i później są takie właśnie problemy. Także koledzy, postaram się filmik wrzucić jeszcze dzisiaj, prawdopodobnie około godziny 19, może wcześniej, zobaczę, jak się wyrobię, no mam troszkę, wiadomo, prac przy gołąbkach jeszcze dzisiaj, także zobaczymy. I na tą chwilę byłoby chyba tyle. Przed nami kolejny lot będzie za tydzień z Pleszewa. To jest troszkę inne położenie niż w tej chwili, nie jest tak na zachód, tylko bardziej na północ. Jak będzie, to się okaże. Zapraszam na kolejny mój film i wtedy ocenicie, jak to wyszło. Także pozdrawiam wszystkich. Dobry lot.